opuszczamy województwo świętokrzyskie. Podążamy szlakiem regionalnej sieci dziedzictwa kulinarnego Kujawy i Pomorze. To właśnie w tym regionie produkowany jest kajmak. Produkt wpisany na ministerialną listę produktów tradycyjnych, który do Polski przywędrował za sprawą fascynacji Orientem. By słodki rarytas nie zniknął z krajowych półek, dba jego producent Tadeusz Przymus. Swoiste cechy polskiej kuchni powstały w wiejskich domach, w szlacheckich dworkach, mieszczańskich kamienicach i żydowskich karczmach. Często kuchnia tworzona była przez sąsiadów, a czasem i wrogów, przez osadników oraz uciekinierów. Kajmak jest elementem właśnie tej różnorodnej kuchni kresowej, który stał się również nieodzownym elementem kuchni ogólnopolskiej, narodowej. Jego przeniesienie w różne strony kraju jest wynikiem migracji i przemieszczeń ogromnych mas ludności polskiej zamieszkującej niegdyś nasze Kresy Wschodnie na tereny zachodniej Polski i Pomorza. Kajmak to specjał wytwarzany z cukru i słodkiej śmietanki, na wzór kajmaku tureckiego. Pojawił się na polskich stołach szlacheckich w XVIII wieku, za panowania Stanisława Augusta. Cukier był wtedy towarem luksusowym, a upodobanie polskiej szlachty do słodyczy rozwinęło się pod wpływem fascynacji Orientem. Jak to się stało, że kajmak trafił na polskie stoły? Do Polski przywędrowała prawdopodobnie z łupami spod Wiednia, jako że Sobieski przywiózł całe tabory kara Mustafy. Także prawdopodobnie też przywiózł kucharzy. Wiemy, że wtedy też została przywieziona kawa. Także historia jest dosyć długa. W Polsce ten produkt funkcjonował jako produkt kulinarny. Udało nam się zaadoptować tą technologię kulinarną do technologii przemysłowej. To przejście my zrobiliśmy tutaj. Oczywiście posiłkując się także technologią z Francji, czy z Hiszpanii, czy z Argentyny. A jak to się stało, że tutaj na Kujawach i Pomorzu zaczął Pan produkować kajmak na bazie dawnej receptury? Sprowadziłem się na Kujawy za żoną. Tutaj razem w Toruniu osiedliśmy. A jako, że w mojej rodzinie, która miała korzenie wschodnie, no był znany ten produkt, no więc postanowiliśmy poszukać pomysłu na biznes. No i tak metodą kulinarną, najpierw w garnku, potem w większym garnku, potem w małej maszynie, potem w większej maszynie, szukaliśmy klientów. Jednym z klientów były znane cukiernie. Tak się udało, że znaleźliśmy klientów powtarzalnych. No jak był klient powtarzalny, to można było doskonalić produkt. I z małego zakładu garażowego powoli przenieśliśmy, zrobiliśmy linię produkcyjną, linię technologiczną. Skorzystaliśmy z kilku funduszy unijnych, doposażyliśmy linię. W tej chwili jest to bardzo nowoczesna linia i w zasadzie jedyna linia, która produkuje kajmak metodą tradycyjną. Zakład jest bardzo nowoczesny, ale bazuje na dawnej recepturze. To tak zawsze jest. Można robić nowoczesne, stare receptury w postaci wina, sera, ale oczywiście w nowoczesnych zakładach. Cała sprawa polega na tym, że nie da się w tej chwili wytworzyć w tradycji kulinarnej naszej, czy w naszych gustach, czegoś nowego, co nie byłoby znane z naszego dzieciństwa. I zresztą na początku w ten sposób reklamowaliśmy kajmak. To jest kajmak, smak twojego dzieciństwa, czyli smak cukierków, które robiły babcie w garnkach, i to jest przypomnienie dzieciństwa. Wracam jeszcze do kwestii technologii. Technologię trzeba poprawiać, unowocześniać, ale trzeba zachowywać charakter tego produktu, tego naturalnego, pierwotnego produktu. I to wtedy dopiero jest sukces, kiedy produkt pierwotny traci swoje wady, a zyskuje cechy czystości produkcji, czystości smaku, jakości wykonania. Nawiązując do sukcesów, o których Pan mówił, pamiętam te Grüne Woche, te słynne targi, gdzie Państwa kajmak został okrzyknięty hitem imprezy. Pamiętam, że mieliśmy jakiś sukces i wycieczki Niemców, które przypominały tłumy na Bożym Ciele, wymiatały wszystko z naszego stoiska. I oczywiście to był też taki moment, kiedy konsumenci przypomnieli sobie też, że taki produkt istnieje, i nastąpił boom. Tak, i to taką śmieszną sytuację mieliśmy, że podeszła Niemka, próbowała wszystkich produktów naszych i w końcu stwierdziła, że to jest lepsze niż Nutella. No to był komplement, miód na serce, a w zasadzie kajmak na serce. A zdradźmy jeszcze tajemnicę. Gdzie jest eksportowany kajmak z Polski?
Eksportujemy do Singapuru, do Rumunii, na Litwę. No w tej chwili mamy rozmowy, prowadzimy rozmowy z firmami, które będą handlowały z Niemcami i z Francją. Słynny kajmak zachwyci każdego, kto lubuje się w tofi, karmelu czy cukierkowych krówkach. I choć z pewnością produkt ten nie należy do dietetycznych, kto liczyłby kalorie próbując go? Chyba tylko ktoś o bardzo silnej woli.